Witam na kolejnym wideo laboratorium. Dzisiaj wykonamy kolejny przykład dotyczący programowania obiektowego. Spróbujemy zastosować rzeczy, które poznaliśmy do tej pory. Szczególnie mowa tu o polach statycznych klas. Klasa, którą dzisiaj przygotujemy, będzie testową klasą, której zadaniem będzie zapisywanie logów na temat uruchomienia, czasu pracy i usunięcia poszczególnych obiektów, zapisywania do pliku tekstowego o nazwie na przykład log.txt. Zaczynam od tworzenia klasy. Klasa oprócz zapisywania tych logów nie będzie robiła nic specjalnego. Oczywiście w praktyce byłby to tylko część, byłaby to tylko część jakiegoś większego programu. Nasza klasa będzie posiadała konstruktor, który zapamięta czas stworzenia obiektu. Stwórzmy sobie pole prywatne typu int. Czas start, czas stworzenia naszego obiektu. Konstruktor bez parametrów. Tutaj daję tylko nagłówek, ciało konstruktora poniżej. Przestrzeń nazw, tak jak nazwa klasy, nazwa konstruktora. No i tutaj kod konstruktora. Co będzie robił nasz konstruktor? Zapamięta czas utworzenia obiektu. Zapamięta go, powiedzmy, używając standardowego czasu systemowego. Żeby operować czasem, będziemy potrzebowali biblioteki CTime. Pobieramy czas. Zmienna typu time t. Nazwijmy ją czas. Staje się time 0, czyli pobierzemy aktualny czas systemowy. Teraz zapiszmy do czas start staje się czas. Skoro będziemy mieli więcej niż jeden obiekt do przetestowania, przydałoby się, żeby każdy z naszych obiektów, ponieważ nic nie robi, więc nie poznamy po efektach działania, ani nie przechowuje żadnych specyficznych danych oprócz tego czasu, przydałoby się, żeby posiadał jakiś identyfikator. Mechanizm tworzenia identyfikatora, no to widzieliśmy w pliku wideo z wykładzie pola statyczne klas, który zamieściłem wcześniej. Żeby stworzyć identyfikator, w najprostszej wersji kolejne numery obiektów, potrzebujemy informacji, ile obiektów już utworzyliśmy. A do tego przydaje się zmienna, czy pole statyczne
nazwijmy je i. Pole statyczne musi być zdefiniowane, nie tylko zadeklarowane jak tutaj, ale zdefiniowane poza ciałem klasy, czyli przestrzeń nazw klasy, ile, i zainicjalizujemy je wartością 0. Konstruktor po utworzeniu obiektu dodaje sobie do licznika naszych obiektów 1, powstał nowy obiekt i ID staje się ile. Przyda się nam ten mechanizm do późniejszego rozróżniania, o który obiekt chodzi. Zapamiętane mamy czas utworzenia obiektu. Teraz zapiszmy do pliku czas utworzenia obiektu, albo na przykład inaczej, zapiszmy do pliku czas trwania obiektu, przez jaki czas on istniał. Skoro mamy zapisać, przez jaki czas istniał, no to sam zapis do pliku musi być zrobiony w momencie, gdy obiekt już przestaje istnieć, jest usuwany z pamięci. Wiemy wtedy i jak długo istniał w pamięci obiekt. Więc najlepiej zrobić to w destruktorze. Tworzymy sobie destruktor. No i tutaj zapis do pliku. Znowu cofamy się na górę, będziemy potrzebować kolejnej biblioteki. Biblioteka fstring. Zapis do pliku. Potrzebujemy zmiennej plikowej typu fstring. Nazwę ją plik. Plik musimy otworzyć. Zakładamy, że istnieje jeden plik i każdy obiekt będzie dopisywał się do już istniejącego pliku. Nie będzie tworzył własnego. Więc otwieramy plik do dopisywania. Czyli plik open. Pierwszym parametrem jest nazwa pliku log.txt. Ścieżki nie podaje, on się pojawi w katalogu projektu. Drugim parametrem jest typ otwarcia do dopisywania, czyli app. Do pary z otwarciem pliku dajemy jego zamknięcie. No i tu możemy do pliku zapisywać. Może dla testu zapiszemy sobie czas utworzenia obiektu oraz czas usunięcia obiektu z pamięci. Wysyłamy tekst do pliku. Utworzono czas start, zamknięto no i tutaj przydałoby się znać aktualny czas, czyli znowu ta sama
kopiuję sobie po otwarciu pliku, mogę w tym momencie. To nie jest potrzebne. Tak. Czas. Sprawdźmy, czy nie ma gdzieś błędów składniowych. Nie. No to teraz spróbujmy utworzyć nasz obiekt. Obiekt klasy testowa. Nazwijmy sobie go O1. Nie 01. Nazwa obiektu nie może się zaczynać od cyfry. Chociaż może to jest zapis dosyć mylący. Zmieńmy go na obiekt 1. Żeby nie było problemów z przepisywaniem ewentualnych. Uruchomię nasz program. Oczywiście nic nie wypisał, ale przejdźmy do katalogu projektu. Powstał plik log.txt. Co jest zapisane? Utworzono, zamknięto. No, dwa razy liczba. Liczba to ilość sekund, które upłynęło od 1 stycznia 1970 roku. Standardowy czas linuxowy. Dlaczego jest dwa razy taka sama? No, bo plik natychmiast został utworzony i natychmiast zamknięty. W ciągu jednej sekundy. Nie minęła ani jedna sekunda. Więc może przed zamknięciem programu poczekamy. Wymuśmy sobie na przykład tak. Biblioteka będzie nam potrzebna. Koń.h. Dowolny klawisz getch. Poczeka na ciśnięcie dowolnego klawisza. Jeszcze raz. Odczekam chwilę. Naciskam dowolny klawisz i przechodzimy do pliku log. Mamy następny log. Tu już widzimy, że liczby się zmieniają. Ponieważ no, nie są to liczby wygodne w zapisie, mamy dwie metody, żeby sobie ułatwić odczytanie. Pierwszą, jeżeli będziemy chcieli podać w pliku, ile istniał obiekt, to zamiast utworzono, zamknięto, zróbmy tak. Obiekt istniał. Czas aktualny minus czas początkowy. Znowu odczekamy chwilę. Otwieramy nasz log. Obiekt istniał 4 sekundy. O, nie zapisujemy, nie o to chodziło. Przy okazji przypomnę inną metodę posługiwania się datami. Oprócz czasu standardowego Unixowego, który jak widać jest niezbyt wygodny w odczytywaniu, możemy jeszcze posłużyć się czasem lokalnym, który już jest bardziej zgodny z kalendarzem. Możemy z niego wyciągnąć informacje o roku, miesiącu, dniu,
godzinie, minucie i sekundzie aktualnej. Dodajmy sobie taką funkcję. Tworząc log, nasz destruktor poda aktualną godzinę oraz napisze, który obiekt stworzył ten log. Musimy z czasu unixowego przejść na czas lokalny. Wskaźnik do struktury TM. Nazwę go czas lokalny. Staje się funkcja local time. Zwraca strukturę TM, czy wskaźnik do struktury TM, która zawiera informacje podzielone, czy czas podzielony na lata, miesiące, dni, godziny itd. Jej parametrem będzie czas, a właściwie jej parametrem musi być referencja do czasu, taka składnia. Ze struktury typu TM o nazwie czas lokalny możemy wyciągnąć potrzebne nam informacje o godzinach, minutach i sekundach. Czas lokalny to jest wskaźnik, więc strzałka, godziny, duży kropek, minuty. I sekund. Sprawdźmy, czy wszystko się kompiluje. Uruchommy. Odczekamy parę sekund. No i obejrzymy, jak teraz. Log powstał o 18.59, 10 sekund. Przy okazji widać, kiedy to piszę. Obiekt numer 1. Obiekt istniał 5 sekund. Spróbujmy teraz stworzyć więcej niż jeden obiekt. Tylko tym razem dynamicznie. Tworzymy sobie tablicę wskaźników do obiektów. Nazwijmy ją tab. Będzie miała, załóżmy, no może nie przesadzajmy, 5 obiektów. Obsługujemy w pętli for. I mniejsze od 5, i plus, plus. I tak. Za każdym razem poczeka na naciśnięcie klawisza i utworzy nam obiekt. Czyli tab od i, bo w tablicy zapisujemy wskaźnik do obiektu, staje się new. Testowa. To jest konstruktor, dlatego na nic. I oczywiście get. Co też nie sam komunikat, tylko wyświetl komunikat i poczekaj. Też należy tu przejść. Sprawdźmy sobie składnie. Pierwszy obiekt, no można by tutaj przejść do nowej linii. Ten błąd łatwo naprawić. Ale zobaczmy, czy nie ma innego. A gdzie informacje o naszych utworzonych obiektach?
Żeby sprawdzić, że na pewno nie było, możemy sobie usunąć plik logu. Uruchomić jeszcze raz. I plik nie powstał. Gdzie leży błąd? Duża część operacji, którą wykonuje nasz obiekt, jest umieszczona w destruktorze. Tak naprawdę jest to pierwsza sytuacja, gdy ten destruktor do czegoś jest potrzebny, a nie tylko wypisuje jakąś bezsensowną informację tekstową o tym, że zadziałał. Destruktor odpowiada za logi obiektu. To jest bardzo częstą praktyką, bo w momencie, kiedy obiekt skończył swoją pracę, warto zapisać to, co on zrobi. Tyle, że destruktor nie jest nigdzie wywoływany. W obiekcie stworzonym statycznie wywołany byłby w momencie zakończenia programu automatycznie. Tutaj niestety musimy stworzyć jeszcze jedną pętlę i zadbać o usunięcie obiektów z pamięci. Delete tab od. Poczekam chwilę, żeby się czas przeskoczył. No i możemy zobaczyć, nasz log już istnieje i zawiera prawidłowe wpisy. No, istniał. 5 sekund, sekundę, sekundę, sekundę. Tutaj zastanówmy się, dlaczego tu wszystkie daty są, znaczy wszystkie liczby są takie same. To jest moment zapisania do pliku. To nie jest moment utworzenia obiektu, tylko zapisania do pliku. Więc ta pętla wykonała się bardzo szybko. W ciągu jednej sekundy zdołała usunąć wszystkie obiekty z pamięci. Ale od utworzenia obiektu do jego zakończenia minęło kilka sekund. Obiekty były usuwane w takiej kolejności, jakiej powstawały, czyli obiekt pierwszy istniał najdłużej, obiekt ostatni najkrócej. Ostatni był utworzony, a skasowane zostały w tym samym momencie. Dodajmy do naszego programu jeszcze jedną funkcjonalność. Informacje o tym, po jakim czasie od uruchomienia programu nasze obiekty powstały. No, mamy czas start, który mówi, kiedy obiekt powstał. Ale musimy mieć jeszcze jakiś czas uruchomienia programu. Można by to zrobić zmienną globalną, ale nie jest to dobry pomysł. Dodajmy jeszcze jedną zmienną typu static. Czas, nazwijmy go czas 0. Umieściłem go jako w sekcji zmiennych prywatnych. Mogę to napisać jawnie, ale oczywiście to nie zmienia działania programu. Ale zastanówmy się, czy to jest dobrze. Czym będzie czas 0? Czas startu programu. Jest to zmienna typu statycznego, więc podobnie jak wcześniej zmienną ile, muszę zdefiniować. Przepraszam, testowa.
czas 0. Tylko jaką tu wartość dać? Aktualnego czasu. Czy mogę to zrobić w ten sposób? Bardzo kusi, żeby to zrobić w ten sposób. Staje się czas. No niestety to tak nie działa. Polecenie time jest funkcją, a funkcja musi być wewnątrz jakiejś funkcji, na przykład wewnątrz main. Więc musi być użyta tutaj. No i jak dostać się do pola czas 0 z poziomu programu, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Do pól statycznych zawsze odwoływaliśmy się w poprzednich przykładach, które prezentowałem na wykładzie, na wideowykładzie. Odwoływaliśmy się z wewnątrz metod obiektu. Tym razem chcemy się odwołać z funkcji głównej. I to jeszcze na dokładkę na samym początku, no bo musimy złapać czas, kiedy się uruchomił ten program, więc to powinna być pierwsza operacja, którą ten program wykona. Tak? Zapamiętał ten czas. Więc jeszcze nie istnieje żaden obiekt, więc po prostu poprzez nazwę klasy. Klasa testowa, operator zakresu, czas start. Staje się czas. Gdyby już istniał jakiś obiekt, na przykład tu wewnątrz tej pętli, obiekt już istnieje, no to moglibyśmy to zrobić w ten sposób. Tabody strzałka, czas 0. Ten czas 0 jest wspólny dla wszystkich obiektów, więc nie byłaby różnicy, do którego konkretnego obiektu byśmy sięgnęli. Zmiana dla jednego obiektu oznacza zmianę dla wszystkich. Ale ponieważ tu obiekt jeszcze nie istnieje, to po prostu sięgamy do przestrzeni nazw klasy. No, skompilujmy i niestety mamy błąd. Błąd będzie polegał na tym, że pole to jest prywatne. Czas 0. Przepraszam, tutaj czas 0. No ale to nie był zamierzony błąd, ale teraz pokazuję tu, gdzie powinien się błąd pojawić. Czas 0 jest polem prywatnym. Nie wolno się do niego w ten sposób odwołać. Niestety jedyną metodą jest przeniesienie do sekcji publicznych. Tym razem błędu nie ma. Jak już mamy czas 0, to możemy dodać. Tak. Utworzony po czas utworzenia obiektu minus, może dobrze to minus czas 0. Pogaśmy S kropka. Istniał sekund. Odczekamy. I zobaczmy, co mamy.
obiekt numer. No, tu mamy logi aktualne. Czas wpisania logu. Obiekt numer 1. Utworzony po 3 sekundach, istniał 4 sekundy. Utworzony po 4 sekundach, obiekt drugi, istniał 3 sekundy i tak dalej. Utworzony po 7 sekundach, istniał 0 sekund. Tak, bo zaraz po utworzeniu ostatniego program nam się zakończy. Czy właściwie przeszedł do pętli usuwającej obiekty i zakończył się. Przyjrzyjmy się jeszcze całości naszego programu. Klasa posiada dwa pola typu static. Jedno prywatne, drugie koniecznie musiało być publiczne. Konstruktor, destruktor. ID, konstruktor. Sczytuje aktualny czas systemowy, zapisuje go w polu czas start. Zwiększa o 1 wspólny dla wszystkich obiektów licznik i zapisuje jego stan jako ID obiektu. Różnica między ile a ID. Ile jest wspólne dla wszystkich? Utworzenie następnego zwiększy go. A ID jest różne dla każdego. Czyli jeśli obiekt miał raz nadane ID 3, to dodanie nowego obiektu nie zmieni ID. Bo to jest konstruktor i tylko na starcie jest tworzone ID. No i pierwszy obiekt, który robiliśmy, który miał istniejący w jakimś konkretnym celu, a nie po prostu sztuka dla sztuki, destruktor, który tworzył zmienną plikową, otwierał plik do zapisu, sczytywał czas, wypisywał informacje o czasie trwania obiektu, zamykał plik. Tutaj mamy definicję obu pól statycznych, tak? No i tablicę obiektów, które obsługujemy w pętli. No jest to dosyć prosty przykład wykorzystania tego, co się nauczyliśmy o obiekcie. Umieściliśmy funkcje związane z obsługą pliku i czasu, one będą potrzebne nam w następnych przykładach. Na dziś dziękuję za uwagę. Zwykle zapraszam do samodzielnej lektury.